Cześć wszystkim. Nowy dzień, nowy traktor. Wczoraj z ładowaczem został odwieziony. Dzisiaj mam już nowego, też 3055. Tylko, że ten ciągnik jest przygotowany, będzie do sprzedaży. Tu montujemy tylko obciążnik, bo one przechodzą częściowo zdemontowanymi częściami. Na przykład tutaj widać z tyłu brak jest tylnego tuza. No i teraz trzeba założyć tą dużą osłonę wałkową. Osłony bezpieczeństwa, w razie tu się w czasie pracy wałek napędowy po prostu zmieni miejsce swojego bytu, to może się stać katastrofa, jeżeli nie ma tego metalowego, tej metalowej osłony tutaj, co widzicie. Tutaj jeszcze jest taka sytuacja, że trzeba uzupełnić naklejki. Na to też można stawać, jeżeli chce się tam troszeczkę wyżej wyciągnąć, bo to jest tutaj naklejka taka, przychodzi w centrum. Teraz tutaj według co z wałkiem WOM. Tak. I teraz ta następna mała. Tutaj jak kierunek obrotowy wałka WOM wykazuje nam. Prościutko, proszę pana. Tak jest. Dobra. No. To by było na razie to, co chcemy zrobić. No i teraz zaczniemy montować ramiona. Tu jest teraz potrzebny pomoc, żeby dokręcić do odpowiedniego miejsca i mój rysik do metalu, który używam jako, żeby znaleźć otwór pod zawleczkę. No i teraz trzeba użyć troszeczkę więcej siły. No. Spójrzmy, czy... Nie, jeszcze trochę. Łateczek był dobrym narzędziem do zmuszenia tej zawleczki.
do wejścia. Proszę bardzo, to jest tak. Teraz ta duża. Tutaj od tego pinu. Mam to tak trochę, muszę się nachylać, żeby też mój wizerunek był widoczny. O, i odginamy tego kolegę tutaj tak. Hop. Tu mamy jeszcze mały problem ze względu na to, że nie wiem, czy przy transporcie, czy przy produkcji jest uszkodzona tylnia uszczelka tylnej szyby i to wymienimy. No właśnie przyszła uszczelka do tylnej szyby. W międzyczasie zdemontowałem tą starą uszczelkę, potem kompletnie wyciągnąłem ze względu na te. No i teraz jedna z najważniejszych czynności, które bardzo lubię, czyszczenie szyb. O! Teraz rozpakujemy tą uszczelkę i też trzeba też odpowiednio ją ułożyć. Dobrze, pierwsze co najważniejsze jest szukanie łączenia. Gdzie jest? O, tu mamy łączenie. I teraz tak. Tą stroną musi uszczelka wejść nam. Do ciągnika. O. Twardy kieder na zewnątrz, miękka uszczelka do wewnątrz. Dobra, pierwsze co? Uwaga, o operowanie. Szybą bez uszczelki, która się może zamknąć. I mamy dwa problemy. Nowa szyba i pełno. O, momencik, tak jest. Proszę bardzo. No, teraz uważamy lekko. Od tej strony. Teraz trzeba wziąć trochę pianki na szmatkę. Trzeba moteczkiem jeszcze dorobić lekko. Fajnie, że siedzi, ale nie tak jak ja sobie to wyobrażam. O. Teraz jest to odpowiednio zrobione i teraz muszę wyczyścić leciutko i zobaczyć jak to. O, profesjonalnie wyczyszczone pianeczką z mokrą na mokro. No i uszczelka założona i teraz możemy popatrzeć sobie dookoła
że jest to.